wiele spraw, ale do najważniejszych należą moim zdaniem dwie. Jedna to jest taka, że mamy strukturalny niedobór mieszkań w ogóle, a przede wszystkim niedobór mieszkań na wynajem. My mamy strukturę własności mieszkań, 20% mieszkań na wynajem, 80% własnych, a Hiszpania, która niewątpliwie jest trochę bogatsza niż Polska, ma 70% mieszkań na wynajem. Niemcy 60, Francja 60, Holandia przeszło 60, a my mamy 20. I brak mieszkań na wynajem oznacza to, że ludzie, nawet jeżeli gdzieś chcą znaleźć pracę, gdzie mogą, na przykład w Warszawie, czy nie wiem, w Poznaniu, to jednak emigrują przede wszystkim do Londynu czy do Niemiec, bo tam jest łatwiej o mieszkanie na wynajem, to po pierwsze. Więc ostatnie 10 lat to było wspieranie przede wszystkim mieszkań własnościowych i nadeszło wsparcie państwa, które było nie tylko źle dawane, bo nie na ten cel, który powinien być dawany, ale także dawane w postaci dotacji zamiast w postaci instrumentów dłużnych. Innymi słowy, te pieniądze, które by były dawane, po prostu są stracone w tej chwili dla gestii publicznej. Powrót do mieszkań na wynajem jako priorytetu polityki mieszkaniowej to jest to, co ogłosił między innymi ten rząd pisowski. Ale chciałam powiedzieć, że jeszcze w 2015 roku, może rzutem na taśmę, poprzedni rząd reaktywował kredyty na mieszkań na wynajem w umiarkowanych czynszach. No, troszkę to za późno, ale to działa i to jest, chwała Bogu, podtrzymywane przez ten rząd przez następne lata. A drugi problem polega na tym, że my mamy bardzo małą ilość planów zagospodarowania przestrzennego. 28% ma tylko uchwalone plany miejscowe, co oznacza, że lokalizacja mieszkań i warunki, by pozwolenie na budowę, jest bardzo trudno uzyskać, długo to trwa. A i z tego też powodu, z tego trudnego dostępu do gruntów, mamy do czynienia takim mechanizmem, że mówimy o rynku dewelopera, to znaczy, że to ten, który buduje mieszkania, ma przewagę nad tym, który chciałby te mieszkania kupić, czy ewentualnie wynająć. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli mamy sztywną podaż, to jeżeli państwo pomaga, dorzucając pieniądze, pomaga do dochodzenia do własności, a to było robione przez ostatnie 10 lat tylko do dochodzenia do własności, bo to były programy Rodzina na swoje mieszkanie dla młodych, to wszystkie te pieniądze tak naprawdę zostały zużyte nie przez tego beneficjenta, o którym ustawodawca myślał, czyli przez tego najemcę, czy tego, który kupował to mieszkanie, a przez banki i przez deweloperów. Ponieważ jak jest sztywna podaż, to jak się zwiększa popyt, to tylko ceny rosną. I to jest największy problem. I tak naprawdę ta polityka, która powinna być teraz robiona, powinna się zająć tymi dwoma problemami. Ten kształt, który w tej chwili znamy, programu Mieszkanie Plus, zupełnie nie rozwiązuje tych problemów.